Cześć, witajcie na kanale Omnitechnika. Dzisiaj będzie o wydajności w grach, o różnicach między Windowsem 10 a Windowsem 11. Zapraszam. Dobra, tak jak mówiłem, dzisiaj pogramy sobie troszeczkę, a w zasadzie poeksperymentujemy z grami. Ja na co dzień nie gram w gry, ale jakieś tam gry mam. Mam Wiedźmina w wersji trzeciej kupionego, mam Star Wars Battlefront. Na tych dwóch grach postaram się pokazać różnice albo i nie, bo nie wiem jak to wypadnie. W ilości klatek na sekundę postaram się zrobić takie same ustawienia na obu platformach. Mam nadzieję, że nic nie pominę. I w Windowsie 11 i w Windowsie 10. Platformę testową zaraz zobaczycie, jaka ona jest. To jest za komputer. Nie jest taki wypasiony komputer, mam chyba 4 czy 5 lat w tej chwili. Na chwilę obecną jest to sprzęt zupełnie przeciętny. No, zobaczymy, ile tych klatek na sekundę tutaj nam w testach wyjdzie i zobaczymy, czy jeden system jest darmowy, czy jeden system jest wydajniejszy od drugiego, czy może nic tutaj w tej kwestii się nie zmienia. Dobra, zapraszam do pokazu. Dobra, Wiedźmin jest uruchomiony. Najpierw, zanim zaczniemy, to zobaczmy sobie, na jakich parametrach gram. Opcje obrazu 2650x440. To jest natywna rozdzielczość tego monitora, więc może tak niech zostanie. Na razie pełny ekran. Dźwięk nieistotny z punktu widzenia naszego testu. I teraz jakość grafiki, widzimy wysoka, takie parametry są, większość rzeczy jest ustawione na prawą stronę, także jest dosyć mocno. No dobra, zacznijmy sobie jakąś nową grę. Od razu mówię, że nie jestem graczem namiętnym, więc chodzi tylko o test. Demko na poziomie 80-90 klatek. Płynnie. Dostali się na górny dziedziny. Ten magister jest ścigany listem gończym Bredani, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszę. Bardzo to wszystko. Mogę spróbować. Dobra.
Dobra, jak widzicie, uaktualniłem system do Windowsa 10. Jak to zrobić, macie w moim poprzednim filmiku, link będzie tutaj na górze, gdzieś się pojawi. I teraz uruchomimy sobie Wiedźmina na początek i zobaczymy, jak będzie tutaj chodził. Ustawienia powinny być takie same. Zobaczmy najpierw, czy opcje wszystkie są zachowane. Opcje obrazu. Tak. Zamasowane. Bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lander. Geralt, musimy biec. Przeciwnicy mogą tu być lada chwila. Do cholery, kto jest na tyle głupi, żeby nas atakować? Ten magister jest ścigany listem gończym Bredanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Bardzo to... Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Cmentarz miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. No, jak widzicie, jest trochę niestabilnie, czego się należało spodziewać. Mam nadzieję, że uda mi się zapisać ten film. Dobra, przejdziemy teraz do Star Warsa. Powinien też zachować ustawienia tak samo jak Wiedźmin z poprzedniego testu.
Może najpierw sprawdźmy, jak to wygląda. Tutaj dużo tych ustawień nie było. Tak, jest wszystko tak samo. Jest wszystko. Jest wszystko dokładnie tak samo, jak było. Także możemy przejść do rozgrywki. Postaram się wybrać ten sam scenariusz, co wtedy. Jestem rycerzem Jedi, tak jak mój ojciec. Dobra, podsumujmy sobie zatem wyniki tego takiego pseudo, może powiedzmy, testu. Na początek weźmy sobie na tapetę Wiedźmina. Ja sobie losowo, po prostu oglądając nagrania z rozgrywki, wybrałem ileś tam 7-8 takich losowych pomiarów klatek i tu mi wychodzi w przypadku Wiedźmina 87, 147, 150 i tak dalej. Średnia tych klatek to jest około 134 klatek na sekundę w przypadku Wiedźmina na tej platformie sprzętowej. W Windowsie 10, w Windowsie 11 to jest około 91 klatek na sekundę. Pomiary są trochę niższe. Jeśli chodzi o odczucia z gry, to nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia. Jedne i drugie FPS-y są na bardzo przyzwoitym poziomie. Wydaje mi się, że to po prostu jest jeden i drugi system ok. Oczywiście spadek wydajności tutaj jest widoczny w tej wersji deweloperskiej, która jest zainstalowana w tym najnowszym buildzie. Ten spadek FPS-ów widoczny jest. Jeśli chodzi o Star Wars Battlefronta, to tutaj zarówno Windows 10, jak i Windows 11 wypadają bardzo podobnie. W przypadku dziesiątki to jest około 51 klatek na sekundę średnio, w przypadku Windows 11 52 klatki na sekundę. Bardziej ta różnica wynika z przybliżeń zastosowanych do średniej niż z tego, co się tak naprawdę obserwuje. Podczas rozgrywki nie widać jakiejś specjalnej różnicy i tu te klatki na sekundę są bardzo, bardzo podobne. Jeśli chodzi o odczucia z gry, to nie ma to tutaj wielkiego znaczenia. Tytułem podsumowania, platforma sprzętowa wydaje mi się dosyć przeciętna, poza RAM-em oczywiście, gdzie jest 32 GB RAM-u, przeciętnie ludzie raczej nie mają 32 GB RAM-u, ale karta graficzna, czy procesor, czy dysk SSD, NVMe tutaj akurat jest zastosowany, to jest taka może lepsza niż średnia konfiguracja. Różnice mi się wydaje wynikają na ten moment tylko dlatego, że Windows 11 jest wersją deweloperską, jeszcze rozwojową, jest bardzo dużo błędów. Nie jest to wersja stabilna tak naprawdę jeszcze. No cóż, jeśli nie musicie, to jeszcze nie aktualizujcie. Ja jako tester po prostu jestem ciekaw. Mam już wszędzie praktycznie na swoich komputerach, na których pracuję, na dwóch tak naprawdę pracuję. Mam już zainstalowanego Windowsa 11. Poza niestabilnością, która była przy zamykaniu Wiedźmina, nie odczułem jeszcze żadnych negatywnych skutków zainstalowania. Oczywiście śmieszne są błędy tłumaczeniowe, śmieszne błędy tutaj na podczas używania, takie językowe
są widoczne. Cóż, zapraszam do subskrybowania. Na moment nagrywania tego materiału zbliżam się do 500 subskrypcji. Subskrybujcie, to niewątpliwie motywuje do pracy. Komu się podobało, łapka w górę. Dziękuję zresztą za wszystkie łapki w górę. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Omnitechnika pozdrawia. Cześć.